Możesz służyć tej osobie radą, wskazówką, ale nie wciskaj swojego nosa w nie twoje sprawy. Po to, żeby zrealizować swoje powołanie, swoją misję tutaj na ziemi. Po to, żeby wykorzystać twoje talenty. Każdego dnia wykorzystywać twoje talenty, twoje zdolności, aby być tym lub tą, która rozbija ograniczenia i bariery. Żeby rozbić ograniczenia i bariery na ziemi, trzeba najpierw rozbić bariery w swojej własnej głowie. Jakie masz jeszcze bariery do rozbicia? Co cię jeszcze blokuje? Co cię jeszcze hamuje na twojej drodze do szczęścia? Jakie masz jeszcze przekonania, które hamują twoje szczęście? Do czego się zmuszasz? Przymuszasz? Robisz coś przeciwko sobie? Dlaczego to robisz? Najwyższy czas, aby iść drogą wolności. Odwagi. Odwagi. Nie bój się wyjść z tym, co w tobie, do świata. Nie bój się zacząć coś nowego, do czego woła cię twoje serce. Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią, nie sięgaj do gwiazd. Nie słuchaj krytyków i hejterów, tylko działaj. Najczęściej bowiem ci, którzy cię krytykują, chcą cię zatrzymać. Oni chcą, żebyś siedziała w tym samym bagienku, siedział w tym samym bagienku, w którym oni siedzą, bo im tam wygodniej. Chcą cię zatrzymać w stadzie, w zniewoleniu, w ogrodzeniu. Ale jeżeli tutaj jesteś dzisiaj ze mną na tej ceremonii, to najwyższy czas, aby opuścić wszystkie ograniczenia. Wiesz, co teraz zrobimy? Przejdziemy całą symbolikę 219, aby pokazać ci, jak przepięknie siła wyższa prowadzi nas dzisiaj i jakie daje nam wskazówki. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. 219. 2, 1 i 9. 21 i 19. 21 i 9. Możesz teraz wziąć sobie coś do pisania i napisać 219 przed tobą, a my zaczynamy. Czy jeszcze dobrze pamiętasz tą symbolikę? 219 to dwójka, jedynka i dziewiątka. Dwójka, arcykapłanka. Arcykapłanka jako połączenie energii żeńskiej i energii męskiej. Arcykapłanka ma koronę na głowie i w tej koronie księżyc pochłania słońce. Jakiż przepiękny, symboliczny gest takiej prawdziwej alchemii pomiędzy kobietą a mężczyzną. Kobieta jako księżyc, mężczyzna jako słońce. Mówię tutaj o takiej kompletnej alchemii i wiem, o czym mówię. Tutaj nie chodzi o zwykłą seksualność, taką zwykłą jakąś tam zwierzęcą, ludzką seksualność, tylko taką seksualność na najwyższym poziomie. Energia żeńska pochłania energię męską. Arcykapłanka, połowa okrągła, żeńska, przyjmująca, a druga połowa prostolinijna, czyli ta męska, dająca. Przepiękny, przepiękny symbol prawdziwej arcykapłanki. I muszę ci powiedzieć z mojego doświadczenia, z mojego życia. Mój prawdziwy taki etap transformacji, który jest teraz w trakcie, czyli stania się tą prawdziwą, stuprocentową arcykapłanką, a nie tylko tą 99-procentową, nastąpił w roku Tygrysa, czyli roku 2022. To był mój pierwszy etap stania się prawdziwą arcykapłanką. Wtedy nastąpiło coś w moim życiu, co wielu, wielu z was, szczególnie moich wojowników i wojowniczek światła, odczuwało i nie wiedzieliście, jak to przyporządkować. Dlaczego w moim życiu pojawiła się ta energia? Dlaczego w moim życiu pojawiła się ta osoba? I o co tutaj chodzi?
ogromny proces transformacji. Ogromny proces alchemii. To wtedy również napisałam 14 rozdział w powieści, czyli Alchemia, połączenie przeciwieństw. To był ten moment tej alchemii, który się tym zapoczątkował. Potem to pojawiło się materialnie w moim życiu. I niektórzy z Was, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, byli zaniepokojeni. W co ja wchodzę? W co ja się angażuję? O co tutaj chodzi? Niektórzy z Was odczuwali tę energię i nie wiedzieli, co się tutaj dzieje. I tu jest moja taka malutka przestroga. Czasami, jeżeli nie wiesz, co się dzieje w życiu innej osoby, bo może jeszcze nie masz rozwiniętych tych zdolności widzenia wszystkiego, odczuwania wszystkiego, tej mądrości, to proszę, nie ingeruj w pewne procesy, których nie rozumiesz. Raczej stań z boku i obserwuj. Obserwuj ten proces, a nie wchodź w ten proces i próbuj ten proces zakłócić. Wielu z Was, moich wojowniczek i wojowników światła z naszej społeczności, chciało ten proces zatrzymać i zakłócić, myśląc, że ja, Maria, jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Przez to ten proces zakłócony trwał dużo dłużej i był dużo trudniejszy dla mnie, niż rozwinąłby się sam z siebie. Dlatego taka moja malutka rada, jeżeli kogokolwiek prowadzisz, jeżeli kogokolwiek kochasz, jeżeli kogokolwiek szanujesz, jeżeli ktoś naprawdę jest dla Ciebie ważny i widzisz, że on angażuje się w pewne procesy, to możesz służyć tej osobie radą, wskazówką, ale nie wciskaj swojego nosa w nie Twoje sprawy. Bo możesz coś zakłócić i coś utrudnić. Czyli jeżeli kogoś kochasz, jeżeli ktoś jest dla Ciebie ważny, jeżeli ktoś budzi w Tobie szacunek, budzi w Tobie te wyższe uczucia i widzisz, że on nagle jest w jakimś procesie i nie rozumiesz tego procesu, nie rozumiesz, dlaczego ta osoba w to się angażuje, to bądź jej radą, bądź jej wsparciem, wysyłaj jej miłość, wysyłaj jej światełko, ale nie wciskaj swoich 3 groszy, czy energetycznie, czy fizycznie w życie tej osoby, bo to nie jest Twoja sprawa. To nie jest Twój proces i może czegoś nie widzisz, i czegoś nie rozumiesz. Jak to ująć prostymi słowami? Gdy idziesz Twoją drogą, pomagasz innym ludziom, już może cała Twoja obecność pomaga innym ludziom, to często ludzie lgną do Ciebie, szukają Twojej rady, szukają wskazówki. To bądź im radą, bądź im wskazówką, bądź im wsparciem, ale nie rób pewnych rzeczy za nich. Nie wtrącaj się, nie próbuj ciągnąć kogoś za rękę, nie próbuj dźwigać czyjegoś krzyża, bo ten człowiek, on sam musi przejść przez pewien proces. Ty jesteś tutaj tylko po to, żeby to obserwować, żeby to wspierać poprzez miłość, poprzez dobrą radę, ale nie wchodzić i mieszać w obcym kociołku. Bo można się poparzyć, po pierwsze, i po drugie, może wyjść z tego coś, co niekoniecznie jest dobre również dla tej osoby.